Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj w Lubaczowie, 17 września, odbywają się uroczystości związane z 50. rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie. 1 września 1971 roku szkoła rozpoczęła naukę w nowym budynku i otrzymała imię wówczas pułkownika Stanisława Dąbka, honorowego obywatela miasta Lubaczowa i zarazem ucznia lubaczowskiej szkoły w latach 1905-1907, który w wiosce Felsendorf, obecnie Dąbków, spędził swoje lata dziecięce. Obecny patron, którego mural zostanie dzisiaj właśnie odsłonięty, zapisał się chwalebną kartą w historii polskiej jako obrońca Lubaczowa przed Ukraińcami w 1918 roku, a przede wszystkim jako dowódca lądowej obrony Wybrzeża w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Za zasługi bojowe podczas I wojny światowej został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Był to przede wszystkim wielki człowiek, stawiany do dzisiaj przez wielu przez swoje czyny jako wzór żołnierza, obywatela i dowódcy. Za nie zapisał się na zawsze w pamięci potomnych i zajął jakże zasłużone mu miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Lądowa obrona Wybrzeża pod dowództwem pułkownika Stanisława Dąbka należy do zaszczytnych tradycji Wojska Polskiego. Wieczorem 19 września 1939 roku w rejonie Babich Dołów w obliczu nieuchronnej klęski odebrał sobie życie strzałem w głowę, nakazując zarazem niezwłoczne zaprzestanie walki po jego śmierci. W dniu 30 sierpnia 1957 roku na grobie pułkownika Dąbka na cmentarzu obrońców Wybrzeża w Redłowie została odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi słowami: „Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera”. W 1964 roku otrzymał pośmiertnie awans na stopień generała brygady nadany mu przez generała Władysława Andersa, a w 1969 roku przez prezydenta na uchodźstwie Augusta Zalewskiego. Dzisiejsza uroczystość 50-lecia szkoły jest dla kierownictwa szkoły, grona pedagogicznego, rodziców, uczniów i całej społeczności miasta Lubaczowa wydarzeniem wyjątkowym. Na przestrzeni tych 50 lat ta szkoła wydała wielu znakomitych wychowanków, odgrywających dziś ważną rolę w regionie, w kraju, za granicą. Jest to okres na tyle długi, by przywołać wspomnienia o pięknych kartach historii tej szkoły, w którą na trwale wpisała się osoba jej patrona. W dobie ciągłych poszukiwań autorytetów moralnych niech stanie się ona wzorem do naśladowania dla wszystkich pokoleń. W tym szczególnym dniu chciałabym złożyć słowa uznania panu dyrektorowi, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji obsługi za dotychczasową działalność, za wytrwałość, serce i oddanie, w jakim wykonujecie państwo swoją codzienną pracę. Życzę jednocześnie satysfakcji z wykonywania codziennej pracy. Bądźcie dla swoich uczniów autorytetami. Niech każdy dzień przyniesie wam radość i zadowolenie. Życzę dalszych wspaniałych osiągnięć, a uczniom sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu zainteresowań. Dziękuję bardzo.